Okej, siemano wszystkim, witam was serdecznie z tej strony Chmielu, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w GTA San Andreas. W poprzednim odcinku robiliśmy misję z Łuzim, tutaj przejęliśmy już Kaligulę, podpisaliśmy jakieś tam kontrakty i te inne gówna. Robiliśmy też misję, w której to skakaliśmy do elektrowni. To była misja chyba z przygotowań na skok na Kaligulę, więc myślę, że będziemy robić w ciągu dalszym, tak jak obiecałem wam, tą misję tutaj właśnie. No a później pójdziemy już do Kaliguli, widzieć, tam mamy kostkę na mapie, zrobimy ją. Chyba że najpierw zrobimy misję od Crasha, zobaczymy. A Łuzi tylko sobie obczaja, co i jak tutaj się będzie działo. Z tym dildo stoi i rozmawia z nim. Jak to wygląda. Dobra, to my będziemy kraść. Ktoś mi na fejsie pisze. Muszę go wyciszyć zaraz. My będziemy kraść motory. Mamy 12 minut na ukradnięcie 4 motorów. O kurde, będzie krótko. Krąży po obrzeżach miasta? Wow, gdzie dokładnie? Nie wiem. Najpierw jedziemy po pierwszy motor. I znowuż ktoś mi spamuje, zaraz szlak mnie trafi. Dobra, tu jest gdzieś ten motor, ta. No tu jest, powinien być przynajmniej, no jest policyjny motor, tylko czemu on jest na takim... Aha, bo tu stoją pały, stoi tu jeden. Wiecie co my mu zrobimy? Patrzcie. O. Czemu mamy już dwie gwiazdki? Kurde. Jak my tylko go ściągnęliśmy i nic innego. Wiedź motorem do cię... Dobra, tu jest gwiazdka, weźmiemy sobie ją i już nas o jedną gwiazdkę mniej go... Wow, o jedną gwiazdkę mniej gonią, tylko ten policjant jest jakiś dziwny. Do ciężarówki Packera, tylko gdzie on tam jest? A, będzie autostradą jechał, lightowo. Tylko w którą stronę? On jedzie tą autostradą, Kurde, jak nam będzie uciekał, to przecież go nie dogonimy, no bez przesady. Zatrzymałby się typ. No, skrzyżowanie jest, dobra, widzę go. To chyba on, tak? Dobra, widzę. Jeden jest zlokowany. Ja potrzebuję pojazdu w takim razie. Gdzie tu jest kolejny motocykl? Motocykl kolejny. Ło, tu jest. Obok lotniska, jedziemy tam. Trzeba posłuchać czasami innego radia niż tylko tych swoich własnych kawałków. Chyba wjechaliśmy na złą autostradę. Trzeba inaczej tam pozajechać. Ogólnie rzecz biorąc, to z czasem jesteśmy głęboko w dupę. Bo mamy 9 minut, a mamy 4 motory zgarnąć. Znaczy teraz już 3. Nie wiem, czy mi się to uda za pierwszym razem. Ale zobaczymy za chwilę, zobaczymy. Podjedźmy sobie po ten drugi motor, tylko jak tam do niego zajechać? Tędy chyba. Tutaj w lewo, w prawo, w lewo, kurwa. Oho. On gdzieś jest obok lotniska chyba. Tak na mapie przynajmniej było pokazane. Jebać policję. To nie była policja. Dobra, widzę, chyba tu jest gdzieś ta. Tu gdzieś obok w tych zakamarkach, kurwa. Sprytnie to zrobili, bo obok jest gwiazdka właśnie, że jak zabijemy tego policjanta, to możemy się tutaj w tą gwiazdkę bryknąć. Szybciej, CJ, szybciej, szybciej. Dobra. Gdzie ten nasz... A, jeszcze nie ma go na mapie. Podjedziemy sobie po tą gwiazdkę, bo nie chcemy z drugim poziomem, kurde, jechać. Bo będzie lekko trudno. Tak to wyskoczymy sobie na tą autostradę. Wjedziemy tam, bo oni będą chyba tutaj skręcać za niedługo. Tak mi się przynajmniej zdaje. My też będziemy skręcać w takim razie. Uff, to był farcik. Oni będą chyba, no z tej strony będą jechać. Dobra, musimy się przelogować tak idealnie, poczekać tutaj na nich, albo też inaczej to zrobić. Wow, co jest z tym motorem? Zjeżdżaj z tej rampy, bo nie umiesz na nią wjechać. Dobra, przymocowali już ten motor? Okej. Jest git. Dobra, my sobie weźmiemy tego Golfa, co to jest golfopodobny samochód. I jedziemy po następny motor, który jest tuż przed nami, nawet dwa są tuż przed nami, więc... Mamy 6 minut i 6,5 minuty, więc damy chyba radę, tak mi się zdaje. A Snoopiego się zapoda, to tam kurde od razu lepiej się łapie motory. Tu jest, na komisariacie jest motor, wow, tu będzie hardkorowo po niego wjechać. Chociaż go tutaj nie ma w budynku, z tego co widzę, to jest za budynkiem w takim razie. Siema, ja tu po motor tylko... O kurde, oni są tu. Trzeba się w takim razie wyrobić, szybko tak wjechać na tą autostradę. Tylko jak na nią wjechać? O kurde, nie mam pomysłu. No tak na pewno przez ścianę nie wjadę, CJ. Jedź motorem do ciężarówki Packera. Packer? Tu jest autostrada, autoban tu jest, trzeba zjechać z niego. Dobra. Dobra, poczekajcie, tylko nie uciekajcie mi przecież tą... Dobra, ja zsiadam z tego i wybierzcie te 3 motory już, ja jadę po 4 w takim razie. Widzimy się w Kaliguli. Potrzebuję pojazd. Zatrzymajcie się, ludzie. Wracamy z powrotem po ten motor, bo tutaj był... Kurde, szkoda, że oni... Że ich wcześniej trochę nie złapaliśmy tym motorem, bo byśmy zdążyli może... A teraz będzie po prostu ciężej zdążyć. Wsiadaj, CJ, bo tu jest motor niedaleko. Mamy to dildo? Mamy. Z dildosa możemy go zmiażdżyć, tego policjanta. No, Harley'owcy przejeżdżają. Potrzebuję ten motor. Ma to. Oni będą chyba przejeżdżać tam na ukos przez centrum LV, znaczy nie na ukos, tylko na wyjeździe z LV, tą główną drogą obok Four Dragons i Kaliguli, tak mi się zdaje, bo oni będą krążyć po tej autobanie, po tym całym tutaj, który jest, więc prawdopodobnie najlepiej byłoby nam tutaj skręcić w prawo i wyjechać na tą główną trasę. i z tej głównej trasy atakować po prostu na autobahn. Tam się zalogować motorem i będzie chyba koniec misji. Tak mi się zdaje przynajmniej. Już blisko jesteśmy, już obok Kaliguli. To nie jest Kaligula chyba, to nie Kaligula. Wow, nam trochę motor zmiażdżyło w tym momencie. Znaczy nie zmiażdżyło, nas zmiażdżyło. Być motorem do ciężarówki. To przecież wiem, że mam wjechać do ciężarówki, kurde. Cały czas to robię. Już jesteśmy w centrum LV. Także oni będą z tej strony jechać. My byśmy mogli, a to chyba tak zrobimy, pojedziemy pod prąd i dogonimy ich, bo po co tracić czas, jak oni zaraz, nie wiadomo za jaki czas będą tutaj. A jadą, już jadą. Dobra, trzeba nawrotkę zrobić w takim razie. I wjechać na tą rampę. No i wyśmienicie wyszło. Spadaj, że stąd trzyma to. Tak to się załatwia. Dobra. Teraz myślę, że teraz moglibyśmy zrobić Crasha. Czyli pewnie Timpini i Petraski coś od nas znowuż chcą. Od już dłuższego czasu nie widzieliśmy się z nimi, więc... Zaraz będzie obczajka, co oni będą od nas chcieli. Z tego co widzę, co nam na mapie zostało. Czekajcie, wymarzymy. Kaligulę mamy, jedną misję w Kaliguli. Do tego tych pedałów i przygotowania do skoku. To przygotowanie do skoku teraz, które będzie prawdopodobnie, to już będzie chyba ostatnie, tak mi się zdaje. Czemu ta kamera w tym samochodzie jest taka oddalona? Oni są tu, co siedzą, pączki wpierdalają, jak zawsze. Czy też co robią, zaraz zobaczymy. O kurde, co to za miejscowo? Nie kojarzę tego miejsca w żadnym stopniu. Defraudacja. Grilla se robią. Co mam ci gałę zrobić jeszcze? Hernandez? Wow. No, żebym ja ci nie pokazał zaraz pod koniec gry. Jeszcze 10 misji będzie po tobie, a Petralski jeszcze misja i będzie po tobie. Za dużo sobie kurwa pozwalają. Tak być nie będzie. Znajdź cel i weź akta z dowodami. I tak im nie damy tych akt z dowodami, więc nie wiem o co im chodzi. Wow. Takim hamą to możemy co najwyżej, ale... No. Kurde, kawał drogi mamy przejechać. Na praktycznie na lewy róg całej mapy gry. Czyli troszeczkę mamy Zaraz pewnie nam się samochód podpali, więc trzeba będzie się zmienić na jakiś inny pojazd. Myślę, że trzeba będzie to zrobić już za bardzo niedługo. A światła ci działają chociaż, czy nie? Tu nic nie widać w tym tunelu, ciemno jest jak w dupie. Obraz jazdy na autobana. Same taksówki jeżdżą po tej autostradzie, znaczy to akurat już nie jest autostrada, ale po tych drogach ostatnio tutaj takich zadupiach w LV tu widzę, że tu same taksówki jeżdżą. A nie mamy jakiegoś samolotu czasem? Mamy samolot, czemu samolotem sobie tam nie podlecę? Przecież to jest nasze lotnisko. Dobra, wysiadaj CJ, jak najszybciej biegnij z tym dildosem do samolotu. To jest przecież nasze lotnisko, to czemu nie możemy sobie samolotu wziąć? Nie wiem. Nie wpadłem na ten pomysł w ogóle. Bykniemy się tam szybko samolotem i będzie dużo szybciej takim rustlerem, chociaż nim się całkiem do dupy lata. W porównaniu do takich na przykład, nie wiem, AT400, Andromedy i tych innych, Nie mamy spadochronu, trzeba będzie gdzieś lądować, kurde, w takim razie. Coś mi się zdaje, że odpowiednim miejscem do lądowania będzie, nie wiem, woda? Woda chyba nie. Lądujmy na tej drodze. Dobra CJ, może dasz sobie radę? Odpowiednie podejście do lądowania. Mieliśmy spadochron, co jest grane? Nie widziałem go w ogóle. Kurde. To gdzieś niedaleko stąd. Bo widziałem na mapie właśnie tutaj gdzieś na tej górze siedzi jakiś ham, którego Pedalski i Timpini coś chcą. A zaraz się dowiemy, cóż oni mogą chcieć od niego. Tylko na jakiś pojazd by nam się może przydał. Jakiś samochód mógłby jechać z tą drogą. Będę szedł godzinę tam. O ja pierdzielę, ile się tam będzie szło. Jak tam w ogóle respekt, że prawie do połowy dochodzi strzelanie tak kurde z tej broni, to tak w miarę dobrze, wytrzymałem 100%, biceps nam spada jak biegniemy. Tu już wiadomo, zero atrakcyjność, to środa jest dzisiaj. O. O kurde, jak tam na to wyjść? Jak ja mam na to serio wyjść? Tego nie ogarnę. Czy ja źle podeszłem do tej góry? Chyba mi na to tak wygląda właśnie, że tak zrobiłem. Oraz jeżeli możesz już biegać, jeszcze nie. Ile ty będziesz odpoczywał? Podejście pod tą górę jest zbyt silne dla CJ'a i niestety nie daje sobie rady. Kurde, tędy nic nie będzie przecież przejeżdżał. Dobra, odpocznij chwilę. Już. Biegniemy dalej. I znowu się zmęczył? Odpocznij. Dobra, już tyle wystarczy ci. Piąta, 15. A my chodzimy po górach, skaczemy jak jacyś debile. Żeby się dostać do jakiegoś debila. O, tu jest jakaś mafia, w takim razie tu będzie akcja się działa jakaś, bo skoro widzę jakieś samochody czarne. Będzie ciekawie. To lubię. Chociaż nie wiem, czy dam radę, ale... Zauważyli cię. Cel będzie próbował uciec. Rozwalmy opony w takim razie. Czym on będzie próbował uciec? Wow. Tutaj federalni są. Cel ucieka helikopterem. Udaj się za cel drugim helikopterem. No dobra. Szybko wsiadamy do tego helikoptera. Nawet ich nie będziemy rozwalać. Startuj, CJ. Szybko, szybko, szybko postaraj się. No, startuj tym helikopterem. No, już. Już, bo się dymimy. CJ, już musisz. No, nie wystartowaliśmy. Co za kurwa. Hamstwo. O ja pierdzielę, nie. Już mam dość tych misji z Crashem. A dopiero je zacząłem. Wiecie co? Zrobimy sobie inną misję. O, Kaligulę. Kaligulę sobie zrobimy, bo nie mam ochoty po prostu wracać tam. A więc w następnym odcinku to zrobimy. Wiem, że obiecałem wam, że zrobimy Crasha w tym odcinku, ale nie wyszło to niestety. Nie chcę mi się wracać tam, chociaż pewnie miałbym opcję powrotu, to mi się jakoś nie chce tam wracać i walczyć z nimi. Wolę sobie bryknąć się do Kaliguli, polecieć sobie samolotem gdzieś czy coś. I takie łagodniejsze misje zrobić po prostu. Niż napierdalać się. No i idealnie pod kasynem wylądowaliśmy. Zobaczymy, co tam od nas Rosenberg będzie chciał. Swobodne lądowanie. Wow. To jest ta Maria z GTA 3? O kurde. Kwartet smyczkowy? Same drzwi się otworzyły? Dobre. Udajmy się na lotnisko, tylko wiecie co? Mi się zdaje, że tam będzie rozpierducha. Ja bym najpierw podjechał do Amunation. Myślałem, że to będzie jakaś misja z lataniem czy coś. A coś mi się zdaje, że skoro mamy kwartet smyczkowy rozwalić, to będzie silny mordor. Więc atakujemy w Amunation. Wow, jak ty jeździsz, człowieku, ogarniesz system. Bomby nuklearne, dzikie węże. Te bronie mi jakoś podpowiadają, przypominają mi Hitmana. Jak tam były silvery. Nie wiem, jak się te silvery nazywały. Ale były zacne. Tego obrzynu w sumie możemy nakupować trochę. Dobra. Podstawowo kamizelka musi być. Tutaj innej opcji nie widzę. Tak, żeby nam się kałach przydał też. Razy dwa możemy kupić, możemy sobie zaszaleć, nie? Dostaliśmy w końcu 20 tysięcy dolców. A przy okazji też pasowałoby za jakiś czas odwiedzić te wszystkie punkty takie z pieniążkiem, w których możemy odebrać sobie cały hajs nasz. Weźmy sobie Harley'a. Jak on wskoczył na tego Harley'a, chociaż to nie jest Harley, to jest Freeway. Moglibyśmy, kurde, podjechać po te pieniążki. Ile ich mamy? W ogóle nasze lotnisko to jest jeden, drugie to jest chyba w SF, ten taki, nie garaż, tylko to takie obok garażu. I jeszcze jest w SF Zero, chyba ten cały punkt Zero. Bo w LS tego punktu jednak nie mamy, bo kiedyś byłem tam sprawdzić i nie ma go, żeby móc odebrać kasę z domu CJ'a. Więc nie wiem, czy jak będzie później powrót do LS, to będziemy mieć te punkty, czy też nie. A nie, jednak mamy ukraść samolot. Czyli nie wiem, co będziemy robić, skoro mamy samolot ukraść. Kurde. Ale będzie na pewno jakaś rozpierducha. O nie, tylko nie ten samolot. To jest Dodo chyba, nie? Ja im tak nie lubię latać. To jest Dodo? To jest chyba Dodo. Muszę go przechwycić? Jak go mam przechwycić? Aha, wiem, co trzeba będzie zrobić. Trzeba będzie tak pętelkę zrobić, taką miarową. Tu będzie ciężko to wykonać, tak żeby oni przelecieli, bo oni będą dosyć wysoko lecieć tym samolotem, żeby nie lądowali w ogóle w LV. Trzeba im to uniemożliwić, tą akcję, więc proponowałbym tutaj najpierw w lewo zrobić atak, żeby taką pętelkę w miarę zrobić. Kurde, tym Dodo tak się do dupy lata. To jest niepojęcie. Dobra, wlecieliśmy ponad chmury. Gdzie oni są? Dobra, są na naszym poziomie tam. Daleko jeszcze do nich? Wow, oni są w ogóle kawałek drogi stąd. Są jeszcze w górę? W górę jeszcze? Jeszcze? Dobra, dobra, tu jest ich poziom mniej więcej, więc powinniśmy ich zaraz widzieć. Chyba w dobrym kierunku się kierujemy. Dobra, lecą. Stoi i przeleć przez... Wow! Wow, wow, wow! Wow, kurde. No to będzie hardkorowo ich dogonić. Czemu walnęli akurat we mnie? Nie wiem, czy ich dogonimy. Jeszcze Dodo jest w takim stanie, że... Nie, nie dogonimy ich. Dobra, już możemy tą misję z góry zakończyć. Wiecie co? Wczytamy sobie grę. Chociaż nie, nie będziemy wczytywać gry. Nic, w takim bądź razie ja się z wami żegnam. Tutaj zabiję się, no bo kurde, innej opcji chyba nie mam. Wracać mi się nie chce. I widzimy się w takim razie w następnym odcinku, w którym nie wiem, co będziemy robić, ale na razie muszę sobie zrobić przerwę od San Andreas, bo mi się po prostu odechciało w to w tym momencie grać. Ale w każdym bądź razie ja się z wami żegnam i cześć wam wszystkim.